Rosyjscy dyplomaci wracają do domu. Kolejne państwa podejmują decyzję o wyrzuceniu ich z kraju. Przed naszą kadrą mecz o być albo nie być na mundialu. Biało-czerwoni ze Szwecją powalczą dzisiaj o awans na mistrzostwa. Czy mają szansę, to oceni były selekcjoner naszej kadry. Gościem Radia Z jest Jerzy Engel. 17. Holandia, Belgia, Irlandia i Czechy to kolejne państwa, które wyrzucają rosyjskich dyplomatów. W Belgii to 21 osób, w Holandii 17. Amsterdam tłumaczy, że Rosjanie byli zarejestrowani jako dyplomaci, a w rzeczywistości pracowali jako oficerowie wywiadu. Mają 2 tygodnie na opuszczenie kraju. Z kolei z Irlandii ma wyjechać 4 wysokich rangą pracowników rosyjskiej ambasady, z Czech 1. Angelika Borys jest w domu, mówi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak wiecie z Radia Z, prezes Związku Polaków na Białorusi przez rok była w areszcie. Reżim Łukaszenki skazał ją za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i religijnym. Pod koniec zeszłego tygodnia wyszła na wolność. W areszcie cały czas jest działacz Związku i dziennikarz Andrzej Poczobut, którego stan zdrowia pogorszył się, mówi rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Angelika Borys w tej chwili znajduje się właśnie w domu, odpoczywa i próbuje nabrać sił po tym, co ją spotkało. Natomiast niestety nie mogę Państwu powiedzieć nic pozytywnego w kwestii Andrzeja Poczobuta. Choć staramy się zrobić wszystko i nie tylko my, aby połączył się ze swoją rodziną. Razem z Borys i Poczobutem zostały zatrzymane 3 inne działaczki Związku Polaków. Wszystko, co istotne. Za kilka godzin będzie jasne, czy polscy piłkarze pojadą do Kataru. Przed nimi mecz ze Szwecją, którego stawką będzie awans na Mistrzostwa Świata. Selekcjoner Czesław Michniewicz miał spory ból głowy z wybraniem odpowiedniego składu na to spotkanie. Tym bardziej, że 2 zawodników wypadło z powodu kontuzji. W wiadomościach teraz Mateusz Warianka z redakcji sportowej Radia Z. Czy możemy już powiedzieć, na kogo postawi dziś Michniewicz? Skład można już przewidzieć, choć znaki zapytania pojawiły się po kontuzjach Milika i Salamona oraz gorszej dyspozycji Recy. Taktyka się nie zmieni, zagramy na 3 obrońców, ale selekcjoner w porównaniu do meczu ze Szkocją dokona kilku zmian. Do podstawowego składu mają wskoczyć obrońcy Bielik i Bereszyński, a na ławce może usiąść Krychowiak. W bramce bez niespodzianek Szczęsny, a w ataku Lewandowski, Zieliński i Szymański. Michniewicz do samego końca rozważał też wystawienie Góralskiego obok Modera w środku. Niezagrożona jest pozycja Kasza, który zagra z prawej strony. Pierwszy gwizdek na Stadionie Śląskim w Chorzowie o 20:45. O awans na mundial walczą dzisiaj także Portugalia i Macedonia Północna. A więcej o piłce nożnej w rozmowie z gościem Radia Z. Zaprasza Damian Michałowski. A gościem Radia Z jest były trener reprezentacji Polski Jerzy Engel. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, jeżeli Polska nie awansuje na Mistrzostwa Świata w Katarze, to... W ogóle niech pan nie bierze pod uwagę takiego zdania. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie awansowali do Mistrzostw Świata w Katarze. W ogóle nie przyjmujmy do wiadomości, że coś takiego może się wydarzyć. Nie może się wydarzyć, awansujemy do Mistrzostw Świata. Jeny, a skąd taki hura optymizm u pana? Wie pan, ja jestem z reguły optymistą, ale ponieważ obserwowałem mecz Szwedów z Czechami, i doskonale widziałem, jak obie drużyny reagowały w tym meczu. I wiem, że gdyby Czesi w tym meczu mieli swojego najlepszego strzelca Szika, to by ten mecz wygrali i Szwedów by dzisiaj w ogóle nie było tutaj u nas. Także twierdzę, że Polska jest lepszym zespołem niż Czechy, a więc na tej bazie mam swój optymizm, że dzisiaj wygram. Ale pan jest tak naprawdę w 100% przekonany, że my idziemy dzisiaj po swoje, że to nie będzie jakiejś tam rywalizacji i niepewności do końca? W 100% w futbolu, to Włosi też byli przekonani w 100%, że awansują, a już ich nie ma. Także w futbolu nie ma 100%, ale w 90% jestem przekonany, że awansuje. A po tym ostatnim meczu ze Szkotami, zremisowanym, no, ten optymizm u wielu kibiców został, że tak powiem, mocno nadszarpnięty. To znaczy zremisowaliśmy na wyjeździe, na trudnym terenie, 1-1. I gdyby to była faza grupowa, to bylibyśmy zadowoleni z wyniku, jaki przywieźliśmy ze Szkocji. Natomiast oczywiście jest krytyka poszczególnych piłkarzy i myślę, że to jest coś, nad czym selekcjoner będzie musiał się zastanowić, czy stawiać dalej na tych piłkarzy, którzy w tym meczu nie wykazali się najwyższą formą, czy nie. A jak pan popatrzy na tę naszą reprezentację, to ona się panu podoba? Jak pan ją oceni? Podoba się. Białe czy biało-czerwone barwy zawsze mi się podobają. No ja też dzisiaj w biało-czerwonych. Ja będę w biało-czerwonych, także spokojnie, mam jeszcze chwilę czasu, ale oczywiście, że się podoba. To jest reprezentacja, która może nie tylko grać dobry futbol, ale przede wszystkim zwyciężać. A jeśli ma takiego zawodnika jak Lewandowski, to wokół niego tworzy się wiele
różnych wariantów możliwości i my te możliwości mamy. Cały kręgosłup jest zdrowy, począwszy od bramkarza, przez środkowego obrońcę, pomocnika, aż do napastnika. Cały kręgosłup jest gotowy do walki. A więc można powiedzieć, że to, co najważniejsze w drużynie jest, a to, co wokół nich się zbuduje, to zależy tylko i wyłącznie od selekcjonera. No właśnie, jak tak patrzymy na selekcjonera Czesława Michniewicza, no to ja u niego widzę taki pełen luz, taką gigantyczną pewność. I to jest zagrywka taka taktyczna, czy to jest taka zasłona dymna? Czy faktycznie myśli pan, że Czesław Michniewicz jest też tak samo pewny tej reprezentacji? Widzi pan, to jest zawsze takie lusterko, w którym się przeglądają piłkarze. Jeśli trener patrzy na piłkarzy, tak jak ja na pana w tej chwili, to z drugiej strony pan patrzy na mnie, a więc piłkarze doskonale to rozumieją i patrząc na trenera już sami wyczuwają, czy jest trener poddenerwowany, czy odczuwa jakieś duże ryzyko, czy wręcz odwrotnie, jest pewny siebie i doskonale wie, co robi, dając konkretne zadania zawodnikom. A więc każdy selekcjoner musi być pewny tego, co robi, a więc przede wszystkim mieć wiarę w sobie, którą później przekaże zawodnikom. No i rozumiem, czyli wiara w wiarę, ale tak na papierze, panie trenerze, czyli jak nasi, gdyby nie udało się awansować, ja cały czas liczę na to, że oni awansują, żeby nie było, że jestem tutaj, że sieje defetyzm, panie trenerze, bo się pan uśmiecha. Ale śmieje pan trochę. Nie, tylko zastanawiam, chcę od pana wyciągnąć taką deklarację, że jeżeli nasi nie awansują, to będzie szok, skandal i niedowierzanie. To będzie coś, w co nie będzie pan w stanie uwierzyć, że to będzie jakiś koszmar, tak? Tak, to będzie coś, może nie taka sensacja jak Włosi, którzy odpadli, ale będzie to na pewno duża niespodzianka w Europie. Ale wie pan, my ze Szwedami mamy bardzo kiepski bilans. Ostatni raz Polacy pokonali Szwedów w 1991 roku w meczu towarzyskim. Super. Najwyższy czas, żeby to wszystko zmienić. To już historia. Kto żyje dzisiaj historią? Dzisiaj musimy żyć dniem dzisiejszym, a nie patrzeć w annały, co się stało gdzieś tam kiedyś. Dzisiaj Szwedzi są do pokonania i to pokażemy na boisku. Ja nie wierzę, wie pan, ja chyba do pana będę za każdym razem dzwonił, żeby posłuchać czegoś optymistycznego. Skąd pan ma w sobie tyle wiary i tyle właśnie tej jasnej strony mocy? Bo ja wierzę w naszą reprezentację, wierzę w naszych zawodników. Wiem, co potrafią zrobić w momencie, kiedy muszą coś zrobić, bo tu nikt sobie nie zdaje sprawy, jaka presja będzie na nich ciążyła dzisiaj na tym meczu. My po raz pierwszy w historii gramy taki mecz barażowy. Oczywiście mieliśmy wiele takich meczów w historii, które były być albo nie być, albo się zremisuje i wejdzie dalej, jak Kazimierz Górski, prawda, na Wembley. Później mój chociażby mecz, później mecz Antoniego Piechniczka w Lipsku, chociażby przypomnę, który też był meczem być albo nie być na Mistrzostwach Świata i wygraliśmy to. A później mój mecz właśnie na tym samym stadionie, na którym dzisiaj zagra polska reprezentacja z Norwegią. I to był mecz, który decydował o tym, czy pojedziemy na Mistrzostwa Świata, czy nie. I wygraliśmy go 3-0. A więc chciałbym, żeby dzisiaj nasz zespół powtórzył dokładnie ten sam wynik, jaki udało nam się wtedy uzyskać. No właśnie, to były Mistrzostwa Świata w 2002 roku. Polska reprezentacja do momentu, kiedy pan nie awansował ze swoimi orłami, czekała 5556 dni na występ w Mistrzostwach Świata. Jak pan wspomina to wydarzenie? Ja tylko powiem, że orły to były Kazimierza Górskiego. Nie zabierajmy im tego, bo to zawsze w historii zostaną jako orły Górskiego. Moja reprezentacja to były Sokoły Engela i myślę, że tak zostanie na zawsze. Wspominam fantastycznie. To było 13 meczów bez porażki, tylko przypomnę, z rzędu to było coś, co jest niepobitym rekordem do dnia dzisiejszego. To były bardzo ciężkie, trudne mecze, które wygrywaliśmy również na wyjazdach, taki mecz jak z Norwegią w Norwegii, z Walią w Walii, czy z Ukrainą na Ukrainie. No, można by tutaj wracać do tych meczów, ale to już historia, było to bardzo dawno. Rzeczywiście były to bardzo trudne czasy dla polskiego futbolu. Udało się akurat stworzyć taką reprezentację, która składała się z zawodników z naprawdę fantastycznym charakterem. I to nam pozwoliło stworzyć dobry zespół i awansować do Mistrzostw Świata. A czy Stadion Śląski, on nam pomoże? Czy jednak tam będą pewnego rodzaju problemy? Bo ja gdzieś widziałem takie głosy kibiców, że najlepiej wziąć na ten mecz lornetkę, bo trybuny są tak oddalone od boiska.
Tu się troszkę z kibicami zgadzam. Faktycznie, trybuny są oddzielone od boiska, piłkarze są bardzo mali, kiedy się na nich z daleka patrzy. To jest, bo to nie jest stadion typowo piłkarski, ale jest to stadion, który ma swoją historię, który ma swoją duszę, który się czuje tam na boisku, na dole, czuje się to wsparcie kibiców. Ja pamiętam to fantastyczne wsparcie kompletu widzów na tym stadionie, kiedy graliśmy z Norwegią i właściwie graliśmy razem. Kibice na trybunach, a my na boisku, bo kibic nie przyjeżdża tam popatrzeć na mecz. Popatrzeć na mecz można sobie w telewizji. Natomiast kibic przyjeżdża tam zwyciężyć i gramy wszyscy razem. Jesteśmy jednym zespołem, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi na trybunach i my na dole. I to się bardzo, bardzo czuję i zawsze, kiedy mam taką okazję, dziękuję wszystkim kibicom, którzy wtedy nam pomagali w awansie. Jerzy Engel jest gościem Radia Z. Słuchaczom dziękujemy, słuchaczom anteny Radia Z dziękujemy i zapraszamy na dalszą część rozmowy na naszego Facebooka, na radioz.pl i naszego YouTube'a. Damian Michałowski i Jerzy Engel, zapraszamy panie trenerze. No właśnie, proszę powiedzieć, panie trenerze, ten kocioł czarownic słynny, to naprawdę tam się to czuje, tam na miejscu te historie? Piłkarze, jak zanim wyjdą na to boisko, też trochę o tym myślą, czuć tę atmosferę? Tak zupełnie na serio? Atmosferę czuć fantastycznie. Oczywiście jest to inny kocioł czarownic niż za moich czasów było, bo to było w przebudowie, kiedy myśmy grali. Z Norwegią te szatnie były maleńkie, trzeba było zespół podzielić na dwie części. Dwie szatnie obok siebie, jedni w jednej szatni, drudzy w drugiej, przechodziło się przez prysznicę, żeby z wszystkimi porozmawiać. Dzisiaj ten stadion wygląda zupełnie inaczej, a więc jest to już taki stadion na ten wiek. Wtedy tego jeszcze nie było, ale atmosfera tego stadionu jest niepowtarzalna. Podobnie jak w Warszawie, tutaj kiedy zapełnia się PGE Narodowe imienia Kazimierza Górskiego, i jest komplet i wszyscy dopingują. Jest to fantastyczny doping, który się czuje tam na dole i zawodnicy czasami jest tak, że nawet hymnu nie mogą zaśpiewać, bo drży gardło i człowiek wzrusza się, kiedy widzi te biało-czerwone nie tylko flagi, ale są specjalnie szykowane na siedzeniach, leżą takie kwadraciki białe, czerwone, każdy musi to podnieść i wtedy czujemy się naprawdę wielką jednością, wielką wspólnotą, która przyszła tutaj zwyciężać, a nie tylko zagrać mecz. Mhm. I tak będzie dzisiaj w Chorzowie. Dzisiaj będziemy wszyscy grali ten mecz po to, żeby awansować do Mistrzostw Świata. Chwycę pana tutaj za słówko. Mówi pan, że trzeba było przejść przez prysznicę, żeby z kimś pogadać. To jest jakaś metafora, czy tak faktycznie było? Tak było, bo to był ten dawny stadion, kiedy te szatnie były tak małe, że tam mogło się zmieścić tylko 11 piłkarzy i trener. Po meczu, kiedy awansowaliśmy i była wielka euforia, kiedy do szatni weszli, wszedł premier Buzek, kiedy wszedł tam trzech ochroniarzy, weszło kolejni ludzie, politycy, którzy nam chcieli składać życzenia, to ja nie mogłem wejść do szatni, bo nie było miejsca. Tak dawniej wyglądały mecze o dużą stawkę. Graliśmy naprawdę w bardzo trudnych warunkach, ale to już historia. Tak jak pan powiedział, przytaczał pan tu różne historyczne momenty ze Szwedami. Ja ze Szwedami nie miałem, miałem z Norwegami i wspominam to bardzo dobrze. Panie trenerze, Czesław Michniewicz to jest dobry wybór na te czasy? Zobaczymy dzisiaj, bo to nie ma tak, że trener jest dobry lub nie. Jeśli pan by powiedział o naszym poprzednim trenerze, czy był dobry wybór na nasze czasy, wszyscy wpadali w euforię, kiedy przyszedł, a się okazało, że w nocy uciekał z Polski. No, w związku z tym to nigdy nie wiadomo, to nigdy nie jest tak, że wiemy już z góry, że ktoś będzie dobry, a ktoś będzie zły. O wszystkim decydują wyniki. Jeśli dzisiaj Czesław Michniewicz zrealizuje to, na co wszyscy czekamy, awansuje do Mistrzostw Świata, to myślę, że wszyscy będziemy mieli to samo zdanie, że jest to dobry trener na właściwym miejscu. A czy trener Michniewicz miał pańskie poparcie, zanim został trenerem, zanim został ogłoszonym przez Cezarego Kuleszę? Ja nie miałem żadnego wpływu na to. Ja wiem, ale ja pytam pana jako trenera, jako eksperta, jako trochę kibica. Jako polski trener na pewno miał, bo ja zawsze głoszę to samo, że polską reprezentację musi prowadzić polski trener. I właśnie praca, nawet Michniewicza, o czym pan tutaj mówi, bo stara się pan podważyć jego autorytet trochę. Absolutnie nie, pytam pana po prostu jako eksperta. Ale widzieliśmy, jak pracuje polski trener. Jest przede wszystkim na meczach ligowych, wyciąga piłkarzy z klubów ligowych do reprezentacji. Potrafi przyjrzeć się zawodnikom, potrafi zrozumieć, na czym dzisiaj polega wartość każdego
każdego piłkarza grającego w polskiej ekstraklasie. Potrafi jeździć do zawodników tam, gdzie są w klubach, spotykać się z nimi, rozmawiać i przedstawiać to, co jest najważniejsze, czyli przygotowywać ich do tego meczu, który nas czeka. Jak widzieliśmy, człowiek z zagranicy tego nie robił. Raz, że nie miał żadnego kontaktu językowego. Dwa, że nie miał żadnego kontaktu emocjonalnego z tymi zawodnikami. Trzy, że w ogóle nie znał tych zawodników, że jakieś dzikie kaczki się pojawiały nagle w kadrze nie wiadomo skąd, bo ktoś mu tam podpowiadał czy podszeptywał, kogo powinien powołać. Tak się kadry nie prowadzi, dlatego musiał odjechać z tej reprezentacji. Natomiast cieszyć się należy, że jest polski trener. Jeśli chodzi o to, to jestem obiema rękami za. Panie trenerze, na co stać naszą reprezentację? Bo tak patrzymy sobie na papierze. Glik, Bereszyński, Zieliński, Szmański, wiadomo, Lewandowski, Szczęsny, Kesz. No to są nazwiska, które w światowym futbolu, Milik, znaczą naprawdę bardzo dużo. Pytanie, gdzie są możliwości, albo gdzie jest limit możliwości naszej reprezentacji? No bo na razie my cały czas czekamy na ten wielki sukces, oprócz Euro 2016, bo tam no było o włos oczywiście. Było włos, a pan wymienił znakomitych piłkarzy, a obawia się pan Szwedów. Nie, właśnie mamy. Mamy się czym pochwalić. My dzisiaj nie jesteśmy żadnym kopciuszkiem europejskim. Gramy w najwyższej lidze europejskiej. W związku z tym jesteśmy jednym z zespołów, który może sprawić każdą niespodziankę w Europie. Może jeszcze nie na świecie, ale w Europie na pewno. W związku z tym liczę na to, że ten zespół jeszcze pokaże nam naprawdę wiele dobrego futbolu, że awansuje do Mistrzostw Świata i że nie będzie tam outsiderem. No dobra, to jak trzymamy się już tego awansu do Mistrzostwa Świata, już teraz zmieniamy flankę, panie trenerze, już teraz nie, że nie awansujemy, tylko że już jesteśmy na tych Mistrzostwach Świata. Teraz mówię. Proszę? I teraz pana lubię. No, widzi pan, no. No to jesteśmy na tych Mistrzostwach Świata, to gdzie się kończą pańskie marzenia, takie realne? Niech pan nie mówi, że nasi będą mistrzami świata, tylko gdzie ma pan takie realne marzenia? Ja się pana pytam, jedzie pan na Mistrzostwa Świata, to o co pan będzie grał? No wiadomo, że o Mistrzostwo Świata, jak najbardziej. A to, gdzie się pan zatrzyma, to zależy tylko i wyłącznie od nas samych i od przeciwnika. Czasem jest tak, że przeciwnik jest po prostu lepszy. Trzeba mu uścisnąć rękę po meczu i życzyć dalszego powodzenia i to wszystko. Natomiast nigdy nie wiadomo, jeśli się zakwalifikowało do najlepszej elity światowej w turnieju Mistrzostw Świata, to trzeba sobie stawiać najwyższe cele. Nie może być tak, że stawiamy sobie cel, okej, wygramy jeden mecz. Dawniej tak było, ale to było 20 lat temu, czy 22 lata temu już w tej chwili, że stawialiśmy sobie jakieś bardzo wysokie cele po to, żeby zespół zrozumiał, że przyjechaliśmy tu nie na wycieczkę, nie na zabawę, tylko naprawdę chcemy o coś grać. Bo przecież patrzy na to cała Polska, każdy się z tym utożsamia. Każdy chce, żeby ta polska reprezentacja, która jest najbardziej oglądalnym zespołem w Polsce, zwyciężała. I przecież my też chcemy zwyciężać. W związku z tym zwyciężanie nawet na Mistrzostwach Europy zadawa na wałki. Jeden karny w prawo, jeden karny w lewo, prawda? Mm-hmm. A to decyduje o wielkim lub mniejszym wyniku. Dlatego nie można teraz mówić, gdzie my zajdziemy. Dla tych zawodników, dla tej generacji piłkarzy te Mistrzostwa Świata mogą być ostatnimi Mistrzostwami Świata, bo nie czarujmy się, no każdy co rok jest starszy, w związku z tym może już być nowa generacja piłkarzy szykowana na kolejne mistrzostwa. Dlatego z pewnością będą chcieli zapisać się w historii polskiej piłki dobrymi zgłoskami. Wie pan co, ja tak słucham, jak tak słucham pana, to coraz bardziej wierzę w to, że mamy naprawdę kadrę na to, żeby zdobyła to Mistrzostwo Świata. No to jest nas dwóch już. No pytanie, co teraz z tym zrobimy? No co zrobimy? Przekażemy to zawodnikom i powiemy, że wierzymy w nich, że bardzo im dobrze życzymy, żeby właśnie zdobywali te mistrzostwa, o których marzą. Poza tym, mając takiego zawodnika jak Robert Lewandowski, jeżeli on będzie trafiał tak, jak trafia w swoim zespole klubowym, no to tylko się z tego cieszyć i przygotować mu taki sposób gry kolegów, który będzie dla niego niesamowicie skuteczny. I to jest coś, co może nas wprowadzić wyżej, bo się nie wygrywa meczu, jak się bramek nie strzela. My mamy najlepszego strzelca na świecie, w związku z tym trzeba pod niego tę grę ustawić. Panie trenerze, to, że Rosji nie było w tych barażach bardzo dobrze, jak najbardziej trzeba bojkotować i nakładać sankcje. Super zachował się tutaj PZPN. Fajnie, że udało się wywrzeć presję i na FIFA, i na UEFA, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę szapoba. Ale czy ta sytuacja naszym pomoże, czy jednak zaszkodzi? No bo oczywiście pojawiły się także głosy, że my do tego finału baraży wchodzimy trochę tylnymi drzwiami. Ale
co to ma za znaczenie, czy tylnymi, czy nie. Akurat los tak nas wybrał i trzeba powiedzieć, że tutaj Czesław Michniewicz ma odrobinę szczęścia w tym wszystkim, bo rzeczywiście Rosjanie musieli zostać wykluczeni i zostali. I to jest jedyna słuszna decyzja. W związku z tym ten los akurat trafił na nas. Mogło trafić na zupełnie inny zespół i nikt by się nad tym nie zastanawiał. Dlatego wylosowaliśmy ten wolny los, zagraliśmy sobie mecz towarzyski ze Szkocją i teraz przygotowujemy się do batalii ze Szwedami. Nic tutaj się nie zmieniło. Myśli pan, że to są ostatnie mistrzostwa Roberta Lewandowskiego w naszej reprezentacji? Patrząc na jego grę, chciałby się powiedzieć, że nie, że on jest takim zawodnikiem, który dopiero dojrzewał bardzo późno, że nie jest to zawodnik wygrany jeszcze w poszczególnych młodzieżowych czy juniorskich reprezentacjach, bo w juniorach on w ogóle nie grywał. W związku z tym to nie jest zawodnik, który ma na sobie bagaż takich doświadczeń bardzo, bardzo wieloletni. On zaczął tak naprawdę w wieku 20, 21, 22 lat grać na poziomie europejskim. W związku z tym miejmy nadzieję, że może jeszcze dotrwa. Popatrzmy, kogo się dzisiaj obawiamy, jeśli chodzi o Szwedów. Że wejdzie na boisko gość, który ma 40 lat. Nazywa się Ibrahimowicz i wszyscy mówią, ty wejdzie Ibrahimowicz, coś zrobi. No jak się nie rozsypie, no to może rzeczywiście to jakaś tam jedna akcja mu wyjdzie, ale ja mówię o nim zawsze, że jest to bomba z takim późnym zapłonem, że on może zrobić coś fajnego w czasie meczu, ale w większości przypadków robi złe rzeczy i może opuścić boisko z czerwoną kartką. No tak, ale ten sam pojedynek w ogóle, Ibra Kadabra i Robert Lewandowski, no to i to na Stadionie Śląskim, no to zapowiada się w ogóle pasjonująco, więc mamy nadzieję, że będzie co oglądać. No gdzie Ibra dzisiaj do Lewandowskiego? To szacunkiem. Nazwisko, wie pan, cała historia. Tak, już to zostało, okej, zawsze mu zostanie, ale on swoje dokonania już ma, swoją historię fantastyczną już ma, już też w annałach leży i jest zapisana, nikt mu tego nie odbierze, ale na dzisiaj on jest daleko za Lewandowskim, nie ma co porównywać. A czy Lewandowski jest bliżej Barcelony, czy bliżej Monachium, pana zdaniem? Wie pan, jest takie stare piłkarskie przysłowie, jak dobrze idzie, to nie zmieniaj. Takie trenerskie przysłowie, bo czasem trenerzy zmieniają zawodników dla zmian niepotrzebnie, bo dobrze wszystko wygląda, potem się robi zmiany, nie wiadomo, co z tego może wyjść. Lewandowskiemu cudownie idzie w Bayernie i jeśli by to ode mnie zależało, namawiałbym go, żeby został w tym Bayernie jak najdłużej, bo tam wszyscy na niego grają. On się świetnie czuje, znakomicie posługuje się językiem, a więc nie ma żadnego problemu. Natomiast zmiana klubu zawsze jest niewiadomą. Oczywiście Barcelona to jest coś takiego, co w sercu każdego piłkarza, Real Madrid, Barcelona, gdzieś tam głęboko jest schowane i każdy chciałby zagrać, no ale chcieć zagrać, a zagrać tak dobrze jak w Bayernie, to są dwie różne rzeczy. No tak, ale Ronaldo rozstał się z Realem Madryt, Messi rozstał się z Barceloną, więc tym trzecim takim wielkim naszych czasów, obecnie moim zdaniem pierwszym na świecie, bo uważam, że Robert jest najlepszym zawodnikiem na świecie, jest właśnie Robert, od lat grający w Bayernie. I pytanie, czy to jest dobry moment na zmianę. Zawsze mówił o Realu, zawsze się mówiło w kontekście Roberta o Realu Madryt, a tutaj nagle Barcelona pojawia się na horyzoncie i prezes Barcelony mówi, że on nie będzie mówił, czy dyskutują z Robertem, bo to może popsuć jego relacje z Bayernem Monachium, ale każdy największy zawodnik na świecie chce grać w Barcelonie, więc tak enigmatycznie. Ja panu powiem, Messi i Ronaldo jęczą tak głośno, że zmienili kluby, że słychać ich aż w Polsce. Także obaj przeżywają katusze. Jeden w Manchesterze, drugi w PSG i stracili wizualnie, powiedziałbym, wszystko, co było dotychczas ich najsilniejszą bronią. Natomiast ja o tym mówię, że gdyby Messi grał cały czas w Barcelonie, nigdzie by się nie ruszał. Na pewno byłby zupełnie innym Messi, niż widzimy go w PSG, chociaż ja jego grę lubię, ja go tak bardzo nie krytykuję. Jak Neymara chociażby, który zupełnie zatracił się w tej chwili. Natomiast Ronaldo, mówimy tutaj o zawodniku też fantastycznym, cudownym, który przez wiele lat brylował w Europie i na świecie, też nie czuje się komfortowo w Manchesterze. Nie wiadomo, jak to będzie dalej. Wiele się mówiło, że chce odejść i kto wie, w którą stronę się ruszy. Natomiast Lewandowski jest na topie. Lewandowski jest numer jeden. Tak jak pan powiedział, najlepszy strzelec na świecie. A więc gdzie on to zrobił? Zrobił to w Bayernie. Nigdy nie wiadomo, czy jeśli zmienisz na klub z ładniejszą nazwą, jak Barcelona czy Real, bo tam się żyje przyjemniej pewnie niż w Niemczech, bo klimat jest inny. Ale jeśli chodzi o boisko, myślę, że najlepiej się czuje w tej chwili
Bayernie. Okej, panie trenerze, to tak na koniec, no to jeszcze jest pan tak pewny tego dzisiaj zwycięstwa, to nie wiem, czy jest pan w stanie się założyć, że jeżeli nasi nie awansują, to pofarbuje się na czarno na przykład, no nie wiem. Wie pan, ja włosów nie farbuję. To na kole wąsa na przykład, no. Z naturą nigdy się nie mierzę, tak? Po prostu natura chce i tak to wygląda. Natomiast na pewno byłoby to dla mnie, przynajmniej byłoby to szokiem, jeśli nie potrafilibyśmy wygrać z tymi Szwedami dzisiaj, którzy na tle Czechów, szczególnie w pierwszej połowie, wyglądali bezradnie. I tak jak mówię, gdyby grał Schick, to wykorzystałby te stuprocentowe sytuacje, które Sołczek tam stworzył dla kolegów, dla Havla i innych, a oni tego nie potrafili zamienić na bramki. Dlatego twierdzę, że dzisiaj z pewnością nasi są lepsi od Czechów i na tej bazie mówię, że my ten mecz wygramy, a mając jeszcze 12 zawodnika, o czym nie zapominajmy, fantastycznych kibiców, wszyscy razem ten mecz wygramy i awansujemy do Mistrzostw Świata. Czyli wąsa pan też nie poświęci? No wie pan, ten wąs, powiem panu skąd się wzięła historia tego wąsa. No. Kiedy jak trener obejmowałem zespół seniorów, byłem jednym z najmłodszych, jak graliśmy w tak zwanego dziadka, czyli 4-2 przed treningiem i najmłodsi zawsze zaczynają w środku, to ja wchodziłem z moim asystentem, bo byliśmy najmłodsi w zespole. I dlatego, żeby dodać sobie troszkę takiej pewności siebie, zapuściłem wtedy wąsy i tak zostało już na zawsze. I dobrze, że jest to kojarzone, że tak powiem, przez całe wieki. One mi przyniosły również szczęście co do Mistrzostw Świata. Awansowaliśmy po 16 latach. Nie widzę powodu, żeby zmieniać na mój wygląd. Dobra, to nie ruszamy absolutnie wąsa, panie trenerze. Dziękuję panu serdecznie. Wynik na koniec? 3-0. Jezus Maria! No, nie wierzę! No dobra, panie trenerze, trzymam pana bardzo mocno za słowo i ja chciałbym, żeby tak było. Życzę panu tego z całego serca, sobie, naszemu całemu narodowi, bo kiedy jak nie teraz, gdzie, jak nie w Chorzowie i kto jak nie oni. Cieszę się bardzo. Ja również chciałbym, żeby było zwycięstwo i żeby to było takie zwycięstwo pewne. Dziękuję panu serdecznie. Wszystkiego dobrego i dobrego meczu panu życzę. Gościem Radia Z był Jerzy Engel. Damian Michałowski, dziękujemy.